Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jest niedziela, 8 marca. Loguję się na serwer i proszę Państwa, widzę tak. Po pierwsze, skaczącego tam Pachola oraz Citroxa i patrzę, że mam 2765 dolarów. Słuchajcie, ogólnie to mój parkour się bardzo spodobał youtuberom. Jak widziałem po reakcjach, no kurczę, na pewno najbardziej zadowolony z niego był chyba Kiślu. Tam jak oglądałem sobie zapis streama SKKF-a, ale tam też kilka osób po głosie było słychać, że tak bardzo im się podoba, aczkolwiek no chcieliby właśnie go skończyć, ale jakoś im to nie wyszło. Ale spokojnie, dzisiaj słuchajcie, wrzucam wam w tym filmiku kompletny walkthrough tak zwany, czyli no po prostu zmontowane przejście od początku do końca. Chyba to będzie trwało z 2-3 minuty z tego co widziałem w nagraniu, po zmontowaniu oczywiście. To przechodziłem jakieś 5 dni temu, więc to jest zmontowane. I może odmutujemy się do Pachola i Citroxa i spytamy się jak wrażenia. Tylko, że zabiję tego durnego potwora jeszcze tutaj. Dobra. Dobra, siema, jestem. Już ten, jak coś jest nagrywane. Dobra, siema. No to słuchajcie, no generalnie zapomniałem wam powiedzieć, ale no trzeba dużo ziemniaków tutaj wziąć, bo naprawdę można dużo czasu też stracić na tym. Mam 6 ptaków ziemniaków i ptak kurczaków, mordeczko. Nie musisz mówić. Dobrze, bo widzę, że przygotowany jesteś. Próbuję się do was dostać, to poczekajcie, dajcie mi z 2 minuty. No chodźże, musisz piąty poziom, na piątym, ja jak już 180 zrobić. Dobra, drugi. Dobra, drodzy państwo, jeszcze chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. To też pewnie youtuberzy będą to oglądać. Słuchajcie, niestety na tym parkurze występują lagi, co nie jest moją winą, tylko raczej optymalizacją tej świetnej gry zwaną Minecraft. Więc jako, że każdy z nas ma póki co tego pierwszego Optifine'a, ten Prelease 9. Słuchajcie, radziłbym wam na przykład na poziomie 4 zatrzymać się na tym klocku, bo tutaj jest drop FPS-ów do zera, więc radziłbym się tutaj zatrzymać i dopiero później skoczyć. Nie wiem, widzisz, też nie, ja też nie trafiam. Dobra, zaraz będę na kolejnym. Dobra, Bremu, weź tam spokojnie. Już jestem. To nie jest, wiesz, to nie jest Need for Speed. Nie no, chciałem wam pomóc. Dobra, jestem na 5. O, ale mnie wybiło, ty! I teraz tak, wy macie problem z tym skokiem. Tutaj, tu musisz spać, musisz skoczyć na tego slajma i później na tę drabinkę. I to bez... Ale no, ze sprintem, tak. Tylko, że pamiętaj, że nie trzymasz spacji, jak upadasz na slajma. Tak, dobra. Okej. Aj. Poczekaj. Dobra, pyk. Ale miałem ścinę. Tu i patrz. No, pokaż. Centralnie tu na rogu trzeba, patrzą, centralnie. Dobra, proszę państwa, chciałem poznać opinię tutaj. Jesteście na 5 poziomie. Uważacie, że ten parkour jest za łatwy, prawda? Patrz, że to jest totalny skam, uważamy. Jaki skam? Przecież każdy skok się da, Citrox. Nie, nagroda. Jak możesz? Citrox. Ja tyle nerwów tracę na tym, że to powinno być co najmniej 1000 tam na końcu. Citrox, 8 lat temu nagrywałeś, spróbuj mnie dogonić. Jesteś super parkurowcem, a tutaj co robisz? To jest łatwy parkour, nie możesz przejść. Jako super parkurowiec nigdy. Uważam, że to jest skam. Dlaczego tak twierdzisz? Zasłoniłem ci? Ta. Sorki, mordeczko. Czekaj, ja ci pokażę, że to się da. Co się stało? Tego się nie da. Pyk. Bardzo dobrze, tutaj. Patrz, lecisz ty pierwszy, Citrox, czy ja? Lecę, dobra, uwaga. Leć. Nie, no to jest dobra, do bana, no. Ja też spadłem sobie teraz. Do bana. Jak do bana, Citrox, zawiodłeś mnie. Przecież 8 lat temu byłeś mistrzem. 8 lat temu, sam się od siebie uczyłem. Dawno i nieprawda. Z dedykacją. Pachol przeskoczył! Pachol przeskoczył i spadł! Pachol przeskoczył i spadł! Byłem tutaj, Citroks! Ja. Przyszedłem i od razu go zmotywowałem. Ja nie chcę żyć, Citroks! Ja nie chcę żyć! Tak blisko być czaisz. No i proszę bardzo, no i co to za problem, no? Chłopaki! Tutaj, dobra, Citrox, z wyższego, dobra. Pamiętaj, z wyższego. Z wyższego pamiętam. Tak, na, sprincie, prawy, tak. I od razu prawy, tutaj, jak... i ruch na tę drabinkę, jak czym prędzej. A, to trzeba tak szybko myszką. Tak, dobra. Tak. Dobra, robię to. Dobra, patrzą, już to ma wyskilowane, patrzcie, proszę państwo, drodzy państwo, patrzcie. Niestety, nie tym razem, ale wcześniej był. Ja wiem, jak to robić. Bo to jest taki ruch myszką specjalny, no. Oj! Ajajaj. Ja myślę, że tutaj
znaczy Citrox to wiadomo 8 lat temu parkurował, ale Patchol to ma nawet potencjał z tego co widzę, patrzcie, siup i... Kurde, znowu. Prawie, no, blisko. Patchol, dawaj, dawaj. A nie, no, czekaj, ty pierwszy. Ja muszę, ty okay, pierwszy, teraz. Dawaj Citrox. Nie. Dobra, Patchol ma na to sposób, ja już widzę. Ja już widzę go na tej drabince, proszę państwa. Jest! Jest! Lecisz! I to jest łatwe. Tak! Brawo, Patchol! Brawo, Patchol! Brawo! Totalnie, brawo. Masz nawet ziemniaczki. Dziękuję. Patrz, Patchol, to jest akurat łatwe, bo to jest tylko 180 na schodkach. To jest banalne, jak widzisz. Tutaj, proszę bardzo, na drabinkę, tutaj, 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 tutaj. I teraz lecisz sobie. Tutaj na slajma jesteś na kolejnym poziomie, dziękuję. Aha. No, no to tyle bym powiedział w tej kwestii. Tu już później jest poziom 7, z tym może być delikatny problem, to muszę przyznać. Tak, tutaj możecie się chłopaki zatrzymać nawet na godzinę. Jeżeli faktycznie tutaj dotrzecie. Aj, super. Ale dobra, Patchol akurat ma już sposób na 180, bo wcześniej przed nagrywaniem mówiłem jak to się robi, czyli podchodzi do krawędzi i po prostu sobie wyskakuje na sprincie. Celuje oczywiście w niższy schodek, nie? O. Blisko, blisko. Ale na pewno lepiej ci idzie niż ostatnio, co nie, Patchol? Nawet mnie nie denerwuj. Dobrze ci idzie, widać. Tutaj 180 teraz. Kurczę, szkoda, że tam Citrox został. Macie, chłopaki, jeszcze pozdrowienia tutaj grube, bo jak moi widzowie widzą, że mnie tak katujecie na tym parkurze, to się cieszą. Jestem tak szczęśliwy, Citrox, że mnie zabrałeś na tego parkura, że mój czas spamił cały, żeby iść na parkura. Jestem tak szczęśliwy. Ja w życiu nie byłem szczęśliwszy niż dzisiaj. Naprawdę. Naprawdę, po prostu parkur to jest to, co ja w życiu chcę robić. Remuś! Tak, no. Słucham, tak? Czy jest jakaś opcja, że mnie wpuścisz zaraz tu na piątkę z powrotem, bo ja bym poszedł tylko kupić to. A co ty chcesz kupić? Ja już nie mam siły tego, nie? Dasz radę, Patchol. Naprawdę, już palec mały pali od lewej ręki. Proszę, wypuść mnie stąd. Patchol, jak się teraz poddasz... Błagam, wypuść już... mnie stąd, ja się nie mogę. Ja nie chcę. Dasz radę, Patchol, to jest, słuchaj... Nie umiem! Ten i następny jest... Ten... Zrozum, nie umiem! Dasz radę? Nie! Zostaw mnie, no nie chcę! Poxis, motywuj go, Citrox, motywuj go, on da radę. No zostań tam, dasz radę, no! Nie dam rady! Ja nie chcę tu być! Okej, drodzy państwo, jestem już tutaj na ostatnim poziomie, właściwie na ostatnim skoku. Jak widzicie, tu już jest ta drabinka za mną. I w ogóle na ten moment, z tego co widziałem, jest ponad 6000 łapeczek w górę pod filmem, także proszę państwa, wrzucam wam od razu w tym filmie to, jak się przechodzi całe 9 poziomów. Tak jak już mówiłem, to zajęło po zmontowaniu jakieś 2 minutki. Tutaj jeszcze taki mały protip dla tych, co chcą przechodzić. Settings, options, video, settings, view, bobbing, ponieważ animacja chodzenia w sumie w parkurze przeszkadza. Polecam jeszcze włączyć sobie chillową muzyczkę. No i jeżeli czegoś nie będziecie widzieli jak przeskoczyć, to możecie sobie włączyć filmik właśnie. I to by było na tyle. Dzisiaj chyba na live będę budował medium i tutaj już nagrody może będą z czterocyfrową sumką. No zobaczymy. Póki co ja się chyba z wami żegnam. Citrox i Patchol tam sobie dalej skaczą. Są bardzo zadowoleni, jak słyszeliście. Citrox, czy nie, Patchol był bardzo, bardzo zadowolony. Citroxowi troszeczkę ciężej tutaj idzie, ale no myślę, że też da radę. Także proszę państwa, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bye bye.